Do nogi. Dobra, ucz komendy do nogi. Tak to załatwimy. Ty, mój drogi przyjacielu, jak przyjedziesz, zaraz pójdziesz się położyć, bo widzę, że są cinko. Okej, okay, i cały plan w pizdu. Okej, okay, brawo kolego. Weź to z serem. Zjedz spaghetti. Dobra, później skorzystasz, wykąpiesz się i pójdziesz spać. W sumie ty też byś mogła. Czubka podszkolić, gdzie jest czubek? Ok, weź to wyczyść. I ucz komendy do nogi. Co ty robisz? Okej, wyczyść tą budę. Dobra, walić budę. Czubkowi jest dobrze z tym. Ty skorzystaj, weź kąpiel i śpi w piżamie. Tobie jak tam lekcje idą, nieźle. Masz piątkę z plusem. Bardzo mnie to cieszy. No, rozmawiaj sobie z kimś. Weź wstań. Zadzwoń do Sima jakiegoś. Ok, nie ma 23, co mnie bardzo cieszy. Ok, zaraz staniesz. Ok. Skorzystaj, weź kąpiel. Posprzątaj, podaj obiad, spaghetti i śpi w piżamie. To będzie najlepiej. Niech sobie pogada. Jedz to. Jeszcze ci towarzystwo poskoczy. Skorzystaj. Pościel, łóżko, odprąż się. Ty, mój przyjacielu. Oglądaj telewizję. Wyłącz. A, wy zaraz idziecie do pracy, tak? Świetnie. Jedz. Ale się położył, nie ma co. Piekło. Dobra, pościel, łóżko. Na którym idziesz? Na 9, te. Super. Podać posiłek. Posprzątaj i podaj śniadanie. Naleśniki. Poprawi mi się troszeczkę humor. Okej. Ty do pracy jedziesz, czy nie? Ty na 8, masz dzisiaj wolne. A dobra, może jechać do pracy? Nie jedz tego, tylko jedź już. A dzieciak ma wolne, no to super. Czubek do pracy? Nie. Za 3 dni będzie starym psem. Ty jak przyjedziesz, to idźcie położ od razu. Będziesz dostać awans. O której przyjeżdżasz? O 17. Ty jesteś wypoczęty. Chodź sobie na rowerku. Masz dobrą kondychę. O. Jan pracuje do późna i z kilkoma kolegami, gdy wszyscy postanawiają zamówić coś do jedzenia,
Jan ma się tym zająć. Czy Jan powinien wybrać zwykłą pizzę, czy zamówić bardziej egzotyczne jedzenie? Pizza. Mnie to nie interesuje. Ćwicz. A ty przeżyjesz? Hmm. 17. A matka przyjeżdża o... Te 17. Co oboje przyjeżdżają o 17? No to gitara. No to co jest? Zmęczony jesteś? To jest zgrzany, tak? Okej. Śpi w piżamie. Jesteś rozgrzany. Co ci jest? Wykąp się. Okej, okay, co może prowadzić na upały? To jest pytanie. Czyli zagrzany. Wtedy po pomoc. No to gitara. Zachorował nam Sims. Wiecie co, mam pomysł, żeby go ratować. Zadzwoń do uczelni. Sytuacja alarmowa. Idź na studia. Trochę go podratujemy. Czy chcę na pewno iść na studia? Tak, chcę iść na pewno. Stary się poszedł położyć. Okej. Okej, sytuacja uratowana. Okej, pożegnaj się. I tu też... Wyprosimy go. Okej. I cóż. Jesteśmy sami na chacie. Myślałem, że jeszcze... Ze Simsa będzie gitara. Musi się nauczyć gotowanie, sprzątanie i logiki, tak? Ćwicz sobie. To już coś do nauczenia się? Charyzmy, no to dobra. Ćwicz przemowy. Jak wstaniesz? Ok, psy się już tłuką. Jak Mika głoduje? Ok, napełnij te dwie miski. I dopiero śpi. Pięknie. Ok, nie wiem, moi mili, czy... Będę raczej... przejdziemy do Sims na studiach, ale zobaczymy. Udr cierpny. Jak to Simsona to pomóc?
Ocyć wodą. Ok, to coś... Wszystko ok z tobą jest. Co miałeś się ćwiczyć? Przemowy, tak? Co ty nie... Co tobie nie pasuje? Wiesz co? Weź to zjedz. Omlet. I idź spać. Ćwicz przemowy i to gówno na razie sprzedamy, bo widzę, że tutaj oni wszyscy idą na ten rowerek cholerny. Co ci nie pasuje? Odetkaj, wyczyś, zmyj podłogę. Wyczyś i napraw. Teraz ta coś podpaliła. Ok, kolejny pożar. Czy ty jesteś zadowolony? Nie, nie jesteś. Dobra, śpi, śpi, że... Aha. I co, ja pooglądaj coś. Ty, moja droga, skorzystaj. Wykąp się i... Śpi w piżamie. Oglądaj film. Komedia. Chod nim. Wiem, że teraz się wszystko nic nie dzieje. To jakieś pierdy, może jakieś ozdobne kupimy do łazienki. Po ile to jest? 5000 chyba ci pieli. Coś tańszego kupimy. Okej, okay, i teraz będziesz mógł ćwiczyć swoje przemowy, czy nie? Okej, okay, zeszkę do pracy. Okej, okay, podejdź tu. Zoha! Do roboty! Żadne rzucę się w ramiona. A ty dalej wcisz przemowy do końca. Okej, okay, fajnie, że zobaczysz jeden punkt charyzmy, ale teraz tak, zjedz się na nie. Mhm. Teraz idziemy wymieć lodówkę. Nie, nie chcę z tą spędzać żadnego czasu. Czemu? Są jakieś, nie wiem... Stosunki dyplomatyczne? Jezu. Okej, śpisz, tak? Ale zanim ty pójdziesz spać, to zrobisz takie Simsa. I pójdziesz spać w piżamie. A ty, jak przyjedziesz... O 17, nie? Ty się bawisz w pracy? Wyciśnij psom miski i napełnisz je. I dozwiesz jakieś sobie Simsa. Mhm, i pójdziesz spać. A nie ty! Mówię o twojej żonie. Hej, baba to undisi. Tragedia. Ty zbrzydzasz. O 19. Aha, to jeszcze musi gotowanie i sprzątanie się wyuczyć, tak? Dobra. Jakiegoś Simsa, do tego zadzwoń. Tylko rozmawiaj.
Ty, mój panie, jak wstaniesz, skorzystasz, wykąpiesz się i nie wiem, zjedz sobie obiad, sadkę szefa kuchni dwa razy, bo to nigdy nie wiadomo. Pizdowate aspiracje masz. Ty też. Czeszka mi porze na studia, co ty chcesz? A... chcesz się zaprzyjaźnić z tą sprzątaczką? Okej, to zrobimy ci tak. Ty ją znasz w ogóle? Ty masz wolne? Nie, do pracy dzisiaj. Okej. Oglądaj telewizję. Na którą masz pracy? Na 9:00. Ty zadzwonisz o 7:00. Wyłącz to dziedzictwo. Zadzwoń do Simsa, do tej babki. Tylko rozmawiaj. Ty już nie graj, tylko zjedz coś. Płatki najlepiej dwa razy, bo znowu coś podpalisz, Franco. Jakie są aspiracje macie? Ile masz przyjaciół? Raz, dwa, trzech, czterech. Dobra, zadzwonimy po pracy do kogoś. Kiedy chcesz się zaprzyjaźnić, coś. Aleksander, ja jesteśmy najlepszym przyjaciółmi, dobra? Masz jak w banku. Rura do roboty, bo się spóźnisz. Super. Kremika do pracy. Emeryt 24 dni. Okej, spoko. Rada Miejska zebrała się, by przedyskutować sprawę renowacji miejscowego parku. Park znajduje się na obszarze, który burmistrz zwykł określić jako niedofinansowana dzielnica miasta. I chociaż park ma pewne znaczenie historyczne, otacza go zabudowa mieszkalna i budynki publiczne w różnym stopniu wymagające renowacji. Plus i minus. Głosowanie za renowacją parku mają złożenie konsekwencja, a gdy dojdzie do głosowania, ja mam tylko dwie opcje. Głosuj za. Patrzcie to. Decyzja o renowacji parku zapada i natychmiast rozpoczęła się praca nad odnową starego ogrodu. Opinia publiczna z dużym zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Miasta, a zainteresowanie okolic parku wzrasta. Wszyscy członkowie Rady otrzymują premię wyrównującą cięcia budżetu wynagrodzeń z zeszłego roku i mogą być pełni swoich stanowisk po zbliżających się wyborach. Jan zabiera do domu 9568 simulonów po odliczeniu podatków oraz 2 punkty charyzmy. Będzie awans. Zamknięta w podziemnych skrzydłach zaawansowana na technologię swojego instytutu, Zośka pracuje ciężko, przekonana, że lada chwila dokona przełomu, która pozwala jej wydawać ulepszoną pułapkę na myszy. Jednak w całym zamieszaniu wśród sosów części i plików
specyfikacji projektowania zapomina, czy powinna odłączyć automatyczny zbiornik aparatury do podwójnego przekształcenia mocy, czy też do dyszy wydechowej. Dysza wydechowa. Okej. Okay. Zabrała dwa punkty gotowania, ale coś tu jakieś fundusze? Okej. Okay. Gotowania przynajmniej się nie muszę uczyć, zasadniczo tylko sprzątanie. Okej, okay, opowiedz, co jesteś? Bydziała was! Zobaczcie, ile mamy hajsu. Co mnie bardzo cieszy. Jest to skorzystaj, wykąp się i zadzwoń wtedy sobie do Simsa. Sprzątaczkę. Okej. Pięciu przyjaciół masz, tak? To dobra, wykąp czubek i wykąp Mika. Nie dzwoni nigdzie. I pójdzie spać. Okej, czy ty z tym psem masz dobre stosunki dyplomatyczne? Z Miką? Jestem opiekunem czubka. Nie idź spać, tylko... wykąp Mikę. Dobra, śpi. Ty... No dobra, ty też śpi. Ej, nie dostała... Aha, nie dostała awansu, spoko. Okej, okay, powiem wam tak. Po ciężkim dniu myślę, że zakończymy sobie już ten odcinek. Taki przydługawy, wiem. Mój. Ale tak myślę, wiecie co, wyremontujemy, poprawimy standard życia Simsów. I zakończymy sobie tutaj tą rodzinkę. Na grubej, grubej emeryturze. Miałem nadzieję, że dostaję jakiś hajs. Co tu my tu mamy? Okej, człowiek idzie na emeryturę. Spoko. Okej, zadzwoń. Czubka i zadzwoń potem Mikę. Zrobimy w takiej kolejności i pójdzie spać. Dopiero później. O, drzwi zaczęły działać. Okej, gitara przy na emeryturze. Tu masz taką 107, no to masz prawie setkę, no to gitara. Mi to pasuje. Okej, okay, to wszyscy mają teraz polepszone stosunki, tak więc też moimi. I tutaj się z wami pożegnam, tak więc komentujcie, oceniajcie, czy macie się do kolejnego odcinka. Zagramy w The Sims 2. Nara.